Witam, Skibar, serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, dzisiaj jest sobota, dochodzi godzina 14, zaraz zamykamy sklep i jedziemy na ognisko do Spawika z Nadwisły. Jak nie wiecie gdzie, a chcielibyście wpaść, no to wejdźcie na fanpage'a Pawła Siborowskiego i tam wszystkie informacje znajdziecie. Pogoda fajna, już nie pada, więc myślę, że będzie miło i przyjemnie. A jeszcze chcieliśmy Wam pokazać, bo ja dopiero odkryłem, wiem, że towarzysz Google pokazywał to pewnie wcześniej, ale zobaczcie, jakie piękne tanty. Ile, Marcinku, ile one mają centymetrów, jak myślisz? 3,5 cala centymetrów. 3,5 cala. Kurczę, no to centymetrów. Mamy jakąś tą... Mamy coś, tak? zmierzymy. Bo ja je dopiero teraz je zauważyłem, jak brał jakiś wędkarz i mówił, że u niego okonie to są takie poważne męskie okonie i on się nie... Słuchaj, to ma 9 centymetrów. Coś pięknego. Na Mazowsze to się nie nada, bo za duże. Ale są na pewno jakieś tam łowiska, co okonie takie też zjedzą. Prywatne żwirownie i takie te inne, tajne bajorka. Dobra, okej. Okay. Jakbyście tego szukali, to jest od Prospin Bajca. Czy sobie Prospin Bajc wpiszcie w wyszukiwarki. Też takie wielkie tanty właśnie są. Ale my nie o tym. My o wędce dla pięknych pań, bo niedawno był Dzień Kobiet, u nas trochę opóźniony. Pokażesz, Marcin? Tak. Zresztą... Big Slajcika, tak? Big Slajcik. Lady Big Slide. Lady Big Slide. Piękna wędka. Zobaczcie, jak ładnie, chciałem powiedzieć, że ładnie jest ubarwiona. Jaki ma ładny design. Ja uważam ogólnie, że można tutaj było jeszcze bardziej w różowy kolor pójść. Myślę, że spokojnie, ale tutaj też taki piękny, kwiecisty, jakby to powiedzieć. Jakby to Marcin powiedzieć, no że kwiatki takie ładne są na blanku, o może o tak, no fajna, fajna wędka, dla laski, dla pań, dla jakiegoś, nie wiem, ladyboya może, no tam jak to czuje, a oprócz tego, to jeszcze Wam powiem ciekawostkę, że jest to bardzo fajna wędka sama w sobie. Marcin, jaka ona ma długość i ciężar, wiesz, pamiętasz? Nie pamiętam, trzeba przeczytać z blanku. To ja zaraz, znaczy ja z blanku nie przeczytam, bo okulary dopiero za tydzień do mnie przyjeżdżają. Albo ja do nich przeczytaj, ale... Już mówię. To jest 2,40 od 5 do 25 gramów. Bardzo uniwersalna wędka. Dosyć szybka, to i nawet takiego sandaczyka by chciał, nie? No tak, no z tym sandaczem może bym się jakoś super nie rozpędzał, ale na szczupaki, na jakieś klenie, na jakieś okonie, do gumki, do wahadłóweczki, do brotóweczki. Taka uniwersalna wędka dla pań, które właściwie same jeszcze nie wiedzą, co chcą łowić. Ale jak już będą wiedziały, to my im również doradzimy. Co tam jeszcze mamy? Bo to fajnego Big Slajcika ci pokażę. A to też jest jakaś nowa rzecz u nas? Tak. To przyszło dopiero? Tak, 198 cm do 7 gramów. Taka pokaż. A w ogóle ta Lady Wędka ile kosztuje u nas? Już ci mówię, 125 zł. Piękna, jak na pierwszą wędkę dla pań, piękna cena. A ten Big Slajcik przygnij. Z czym my tu się ogólnie mierzymy? To jest taka wędka, kurczę, to... Do grzebania okoni, takich z Gdańska. Do okoni z Gdańska, ale też ja myślę, że może jakiś paszoczek, i jakiś klenik na małej, wąskiej rzeczce, jakieś tego typu historie. I jaka cena tego jest? Spójrzmy. 89 zł. Piękna cena. Piękna cena. I ogólnie wędka bardzo... No nie, no Big Slajty fajne mają design. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do kołowrotków, to jest dopiero ciekawostka. Można powiedzieć, że już hit sprzedażowy, bo one się już zaczęły sprzedawać, ponieważ są w rewelacyjnej cenie, ale to za chwilę. Jeszcze zostajemy przy wędkach. Skybeama pokazujemy, bo dojechał, skończyły się właśnie ten model, ale dojechał. Bo ten natychmiast się wyprzedał. 2,29 do 14 gramów. To jest właśnie mój mokry sam. Tak? Na lekkiego sandacza. Pytałem się wczoraj, dużego konia. Czy ja bym ci kupił taką? Tak. Tata niech ci kupi. Nie no, rewelacyjna wędeczka. No ona już swoje kosztuje parę złotych, bo podejrzewam, że tam pewnie jest 8 paczek, co? Tak, 859 zł. No, ale to już jest coś za coś, jak to się mówi. I jeszcze dojechały sensuale. Pokazujemy? Czy... Możemy pokazać. Tak na szybkości opowiedz. Parametry, długość. Tak, o co tu chodzi? Tu jest tak, 198 do 8 gramów. Też coś takiego jak ten Big Slide. Pokaż, przygniemy. Okej. Okay. Też taką paszukarnię. Ojej, jaka paszukarnia. Tak, ile to kosztuje, już zerkam.
85 zł? Dokładnie. Sensual Ultralight Spin. 85 zł. Słuchajcie, na paszukach chcecie jechać, szukacie wędki. No to to jest wędka dla was. Kurde, rewelacja. Dobra, kolejna wędka. To już będą mocniejsze wędki. Ta jest 2,14 do 28 gramów. Taka szczupakówka, bym powiedział. Pokaż, to teraz ją przygniemy od tej strony. Stary, to jest wędka do łowienia sandaczy. Powiedzmy ją, daj z drugiej strony. Szczupakówka jak najbardziej, ale kurde, no pokaż. Ja bym powiedział, że taki szczupak. Yeah! No. No, ale to słuchajcie, śmiało można tą wędkę na sandacze brać naprawdę. Cena? No właśnie, cena. Bo parametry podałeś, prawda? 85 zł. Niewiarygodne. Za nie mówiłeś. Niewiarygodne. Dobra, następna to jest wędka 2,44 od 3 do 18 gramów. Dobra, też przyginam tamtej strony. To już jakiś kleniutek, tak? Poczekajcie. No. Pięknie wchodzi w taką półparabolę. Lekkiego sandacza z okoniem również. Niektórzy szukają wędki. Ja to troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Dla mnie to ten, no może. Cena? Cena 92 zł. Słuchajcie, to już są takie wędki, musicie sami je wziąć w rękę i zobaczyć, bo no właśnie. Dzień dobry. Proszę sobie nie przeszkadzać w ogóle. Dobra, ostatnia. 2,44 od 5 do 30 gramów. Poczekaj. Od 5 do 30? Tak. Przyjmij. No to już jest sandacz. To już jest typowy sandacz. No tam ta poprzednia i cena jaka? Cena 109 zł. No to za taką sandaczóweczkę. A pokaż, pokażemy jak ona jest wykończona ogólnie. To też jest ważne. No tu jest, zobaczcie, i koreczek ogólnie. I tego, kurde, fajna, schludna wędeczka. No w tym sezonie firma Mikado coraz bardziej mnie po prostu zaskakuje. I teraz szybko przejdźmy do kołowroteczków. Big Slide, tak? Tak. Coś nowego u nas. Rozmiar 2000. Takie przełożenie tu jest standardowe, 5,2 do 1, waga 205 gramów, 5 łożysk, 5 plus 1 i dobra. Cena 109 zł. To jeszcze mi tutaj go pokaż, trochę czekaj. Wyżej, abym ci siusiora nie nagrywał, czekaj. No, i całkiem przyjemnie się kręcą. Tak, ja też, no, słuchajcie, to pamiętajcie, kołowrotki za 100 parę złotych, to są kołowrotki za 100 parę złotych, ale one... Po prostu się normalnie kręcą, tak jak trzeba. Więc jak ktoś szuka czegoś takiego. Jestem bardzo zaskoczony. Wyżej, jakbyś mógł troszeczkę. Tak. Jak ktoś szuka czegoś budżetowego na pierwszy raz albo dla dzieciaka, to brać w ciemno, naprawdę. I kolejny rozmiar to jest 3000. Łożyska 5 plus 1, 269 gramów, waga. I przełożenie 5,2 do 1. 112 zł. Pokaż jeszcze ten z przełożeniem 4,9, tak? To jest tak. Jest rozmiar 5000 i tu jest przełożenie właśnie 4,9 do 1, czyli przy holu jakiejś dużej ryby na pewno będzie. Przy prowadzeniu tak. Jakichś takich, wiecie, męczących woblerów i tak dalej, to się naprawdę bardzo, bardzo przydaje. Łożyska 5 plus 1 i waga 382 gramy. Cena 119 zł. 119. I wyżej troszeczkę. Czekaj, wyżej. Tak. I tak to się moi drodzy prezentuje. Kurde, bardzo fajnie. To już zapraszamy pana. Tak więc. Już kasujemy? Tak więc tak. Tutaj ja sobie troszeczkę przygotowałem już. To wam jeszcze pokażę tych robali, aby sobie powyciągać z pudełek. Ponieważ. Cholera. O. Ponieważ też jadę na okonie. Co prawda ja to troszeczkę dalej, bo jadę do Szwecji, a tamte okonie, no każdy mówi, no w Szwecji, no mówisz okonie, co to jest za problem, że każdy głupi złowi, no nie do końca. Te duże okonie są bardzo takie chimeryczne i ciężko je namówić do brania, ale jak już się człowiek wstrzeli z przylętą, to naprawdę dzieje się magia wtedy. I no, myślę, że to będzie można tym popróbować. Fajna przynęta, bo to i na główkę jigową, i na czeburaszkę, i na jakiegoś
chciałem powiedzieć, Werta Dropshota. Oczywiście jak najbardziej to też będzie fajnie pracowało, ponieważ ona jest taka bardzo, bardzo leista, więc będzie dyndać. Tak jest. Aby dyndała o koniu w ryjku. O, w ten sposób. No dobra, dochodzi 14, zaraz zamykamy i lecimy na ognisko. Mam nadzieję, że się tam również z Wami zobaczę. Trzymajcie się na razie. Cześć.